Witam dzisiaj. Krótki komentarz do sytuacji, do w ogóle tego wątku, który pojawił się u mnie wczoraj na stronie na Facebooku odnośnie tego samochodu z Krakowa, Renault Megane GT, gdzie o połowę był przekręcony licznik. Opowiem Wam całą historię tego samochodu. Samochód pojawił się na portalu AutoScout od prywatnej osoby w czerwcu tego roku za kwotę 4,5 tysiąca euro z przebiegiem 299 tysięcy kilometrów. Tutaj też nie będę się w żaden sposób wypowiadał na temat stanu wizualnego, technicznego tego samochodu, bo tego samochodu nie widziałem. Wiem tylko, że jedna osoba tutaj komentująca, która na stałe mieszka w Holandii u mnie na Facebooku, oglądała ten samochód jako pierwsza, tak przynajmniej mówi, i że nie za bardzo ten samochód był, ale tutaj paradoks był całkowicie na czym innym polega. Jak ten samochód pojawił się na portalu AutoScout, od razu też z Szymonem Korneluk'iem, którego też znacie z forum Renault Laguna i Renault Megane, rozmawialiśmy, że miesiąc, dwa i samochód będzie wystawiony w Polsce. Było to pewne na 100%. Holendrzy takich samochodów na pewno nie szukają z takimi przebiegami. Rozmawialiśmy tylko, kiedy się to pojawi i jak szybko ten samochód trafi do oferty. No i teraz powiem Wam, taka paradoksalna sytuacja. 3 czy 4 dni temu kontaktował się klient, bo wiedział, że ja będę miał Megane w podobnych pieniądzach, co ta skręcona. No i tak coś porozmawialiśmy o tym, o tamtym. Mówię, że ten próg wgnieciony, dlatego taka cena. Przebieg 215 tysięcy kilometrów. On mówi, że w sobotę albo w niedzielę będzie. Jeszcze mi potwierdzi dokładnie kiedy, o której, co i jak. W piątek wieczorem miał się odzywać w celu tam umówienia dokładnej wizyty u mnie i oględzin tego samochodu. O 12 wczoraj w piątek dostałem od niego SMS-a, że z jego strony to już jest nieaktualne. Znalazł w podobnych pieniądzach samochód po prostu bez wniesionego progu, z mniejszym przebiegiem i tak dalej. Ja myślę sobie, ok, no to jak znalazł, to znalazł. No, trudno, tak? Przecież nie będę za nim płakał i tak dalej. Ale tak przyszło mi później do głowy, żeby sprawdzić, co to za samochód. Tym bardziej, że z samochodów z silnikiem 2.0 TCE, jeżeli chodzi o Renault Megane, wszystkich na to jest około 44 sztuk. Wystawionych tam kombi w GT może, nie wiem, było 5, 6. Więc chciałem zobaczyć, o który samochód chodzi. No patrzcie, faktycznie jest. Za 32,900 wystawiona w Krakowie ta sztuka, o którą omawiałem z Szymonem z przebiegiem 299 tysięcy, tylko że już przebieg był tego samochodu 176 tysięcy. Wstawiłem to na Facebooka, ale później już, gdy dodałem link, musiałem dodać potem w edytowanym poście ten link po prostu archiwalny, z tego względu kopię ogłoszenia tak zwaną, dlatego że ogłoszenie znikło, dlatego już miałem wtedy pewność, że ten samochód ten klient nabył, a też był z okolic właśnie Śląska, Małopolski, już nie pamiętam dokładnie skąd, więc miał bliżej tak naprawdę niż ode mnie, no, mniejszy przebieg, no i na ten samochód się po prostu ta osoba zdecydowała. Właśnie jak jeszcze ten samochód był w Holandii, ja sobie specjalnie, bo byłem na 100% przekonany, że ten samochód trafi do Polski, dlatego sobie postanowiłem zrobić zrzut z ekranu i sobie spisałem numer do właściciela pojazdu i zobaczcie, jak Holender do tego uczciwie podszedł. Nie broni tego, komu sprzedał, tylko ja mu wysłałem, czy to twój samochód, to zdjęcie pierwsze, tak jakby z Otomoto, tak, mój samochód, sprzedałem go do Polski miesiąc temu. No i mu piszę wtedy, tam też te screeny wrzucam, że ty sprzedawałeś 299, a ma w Polsce 176. I zobacz, też jest tam pokazany zwrot, jak ten Holender się z tego śmieje. I tutaj tak naprawdę działam w temacie, żeby ten samochód już potem do usranej śmierci u tego właściciela został, żeby nikt go później nie kupił, dlatego też chcę, żeby ten post się pojawił na bezwypadkowe net, ale potrzebowałem numer VIN. Ogłoszenie już akurat znikło z Otomoto, bo samochód się sprzedał. No i piszę z tym Holendrem, czy masz jakieś papiery na ten przebieg i tak dalej, no bo wiadomo, na Autoscoucie już tego ogłoszenia nie ma. On mówi, że żadnych papierów już do samochodu nie ma, żadnych archiwalnych, ale ma zdjęcie licznika, wysłał mi zdjęcie licznika z przebiegiem 299 tysięcy, a później jeszcze mi wysłał numer VIN, także już to całą dokumentację przesłałem do strony bezwypadkowe.net. Mam nadzieję, że post się wkrótce pojawi. Ja tutaj też do komentarzu tego filmu oczywiście wrzucę link do dyskusji na ten temat na mojej stronie odnośnie tego samochodu, żeby to było, żeby nie zniknęło.
No i teraz tak no chytrość Polaka wyszła, prawda? Chciał kupić w lepszy stan, mniejszy przebieg za podobne pieniądze, no i kupił co kupił. Samochód oczywiście był sprzedawany do opłat, także podliczymy tutaj zysk oszusta. Samochód do kupienia wystawiony był za 4,5 tysiąca, ale ta osoba, która ten samochód oglądała na miejscu w Holandii, ta prywatna osoba mieszkająca w Holandii, powiedziała, że ten samochód właściciel oddawał za 4 tysiące, więc przyjmijmy te 4 tysiące po kursie 4,75, mamy 19 tysięcy, transport w Holandii 2 tysiące złotych, opłat żadnych nie ma, bo akcyza nie opłaca, z tego względu, że jest to sprzedawane na tak zwanego Niemca, czyli 21 tysięcy złotych mamy, samochód był wystawiony za 32 900, podejrzewam, że za 32 został sprzedany, także 11 tysięcy zarobił na sprzedaży tego wałka. No a teraz co może zrobić nabywca? On już doskonale o tym wie, oczywiście milczy, nic nie może zrobić, bo kupił samochód do opłat, także jeżeli by zadzwonił na policję, no to sam by sobie narobił problemów, bo pierwsza rzecz jest taka, że sfałszował umowę, bo musiał podpisać umowę sfałszowaną z Holendrem, dostając od właściciela taką tutaj kartę, dowód rejestracyjny holenderski, musi w Polsce dopłacić akcyzę i tak naprawdę kupując samochód na Niemca do opłat, on automatycznie jest bezpośrednim importerem tego samochodu. W Holandii cała historia samochodu oczywiście jest po numerze tablic, po numerze VIN, także cała odpowiedzialność za cofnięty licznik spadła na niego, no i musi się z tym samochodem po prostu już bujać albo jakoś dalej go wciskać z ukrytym winem i szukać kolejnego jelenia, ale jeżeli to kiedykolwiek jakaś sytuacja z tym samochodem wyjdzie, to pierwsze policja zapuka nie do tego, co ten samochód sprowadził i zarobił na nim 11 tysięcy, tylko właśnie do tego właściciela, gdyż według tej sfałszowanej historii i po zakupie do opłat on jest bezpośrednim importerem tego pojazdu i on za ten samochód będzie do końca odpowiadał względem przebiegu na czas tej eksploatacji tego samochodu w Polsce. Także taka historia nieprzyjemna, chytry dwa razy traci, jak to się mówi potocznie. Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, jaki jest sposób działania takich oszustów. Zauważcie, że samochód był wystawiony tak typowo na weekend. Wczoraj, piątek, godzina 6 rano, samochód wystawiony w cenie takiej, że musi ten samochód bez echa szybko zostać sprzedany. I tak też się stało. Wiadomo, piątek, sobota, niedziela to są te dni, kiedy ludzie kupują samochody. Ta właśnie pora weekendowa. Samochód dodany o 6 rano, żeby już ten cały weekend to też szybko sprzedać. Nie wystawił tego w poniedziałek, żeby to ogłoszenie nie latało, nikt tego nie śledził, nie wertował, tylko właśnie piątek, gdzie już się zaczyna ten weekend, gdzie ludzie myślą o zakupach i samochodów, zakupach do domu. Taka pora właśnie na szybką sprzedaż. Mówię, nie poniedziałek, żeby ten samochód czekał do weekendu, żeby to szybko wyszło, tylko żeby ten samochód szybko sprzedać, stąd też cena na szybką sprzedaż i zaplanowana godzina wystawienia. I tak też się stało, o 12 już samochodu nie było, a ja tak naprawdę dowiedziałem się o godzinie 15, o które auto chodzi, że też ten sam klient ze mną się kontaktował o mój samochód. No to jest coś takiego, że on to pewnie wcześniej już 12-13 skasował, ale jeszcze dało się wejść w link ogłoszenia do godziny 15, później już ogłoszenie zostało usunięte. Oczywiście żadnej reklamacji nie ma, szukanie wiatru w polu, zakup samochodu do opłat, karta SIM założona na bezdomnego albo na jakiegoś po prostu żula, już jest pewnie połamana, wyrzucona. Do takiej transakcji no nie trzeba kogoś zapraszać do własnego mieszkania czy do własnej siedziby, bo taka transakcja się odbywa, możemy, nie wiem, podjechać na ulicę Warszawską 150 w Kielcach, ja powiem, że tam mieszkam, liczę kasę, taki dowód rejestracyjny holenderski przekazuję i tak wygląda cała transakcja, także tutaj żadnej ceregieli nie ma. Przekazanie plastikowej karty, przekazanie pieniędzy, umowę trzeba sobie wypisać samemu, pójść do urzędu skarbowego, napisać oświadczenie później przy rejestracji, że jest się bezpośrednim importerem samochodu, opłacić akcyzę i zarejestrować i odpowiadać za taką tykającą
bombę czy minę do końca życia. Także ku przestrodze, dobrze, że ten temat szybko wyszedł. Znaczy, no dobrze, dobrze i niedobrze, no. Trafiło na takiego klienta po prostu, który szukał okazji, no i dobrze, że na niego trafiło, a nie na kogoś naprawdę przypadkowego. No, ja to tak do tego podchodzę. Na kolejnym nagraniu Wam powiem, jak kupić samochód sprowadzony z zagranicy, żeby nie trafić miny z przebiegiem, jakie są sztuczki oszustów, jakie przesłanki świadczą o tym, że w pojeździe może być przekręcony licznik. Trzymajcie się, na razie.